Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szymon, a Wy oglądacie Kuchenne Rewolucje. W białej karczmie w Grudziądzu atmosfera będzie jak z thrillera. Niech Pani się przestanie bać. Ja do Pani nie mam nic. Pani nie gotuje. Dobrze. Mamy grzybów, bardzo dużo. Ale szefowa kuchni uparła się na pieczarki. Ale na pewno Wy rządzicie, nie? A jednak ze strachu drżeć będą dłonie. Moja wina, ciężka wina. Moi drodzy, dzisiaj odwiedzimy Grudziądz i restaurację Biała Karczma. Ocet, poganie. Zrobiłam po swojemu i koniec. A tyle czasu to może przeżyć? To znaczy się, to już jest niedobre. To dlaczego on jest w lodówce? Ja zajmuję się również innym interesem, ale... Niech pan powie, jakim pan wygląda podejrzanie. Moi drodzy, tak, ja wiem, że w ostatnich środach nie pojawia się żaden odcinek, ale spokojnie, tak jak obiecałem, w połowie września wrócimy do starego rozkładu. Teraz mnie trochę nie ma niż jak jestem w domu i nie za bardzo spięło mi się to czasowo, żeby przygotować wszystkie materiały na czas. Ale poniedziałek i piątek są bezpieczne. Także tyle chyba z ogłoszeń parafialnych. Nie ma co przedłużać, bierzcie coś do jedzenia, bierzcie coś do picia, no i co? Zaczynamy! Położony na granicy Kujaw i Pomorza Grudziądz to miasto niezwykle malownicze. Stacjonowała tu polska kawaleria. Rządzili Prusacy, a jeszcze wcześniej Krzyżacy. Miasto słynie zwłaszcza z widocznych na wysokim brzegu Wisły spichlerzy. Po drugiej stronie rzeki, tuż za Wiślanym Wałem, we wsi Michale, znaleźć można z kolei restaurację Biała Karczma. Tak, bardzo, bardzo ładne widoczki, faktycznie. No i widzicie, a wy tam za jakieś granice wyjeżdżacie. Cudze chwalicie, a swojego nie znacie. Budynek pochodzi z XIX wieku. Było to takie kasyno wojskowe. Do początku 1923 roku był jeszcze właścicielem Niemiec, a w 1923 roku przejął to Polak. Dalej ciągnął to dla kawalerii, wojska, do momentu wojny, gdzie później przejęła to Polska Ludowa. A Biała Karczma, tak ludzie to nazwali już później, że Polacy, że jako Biała Karczma, i myśmy tą nazwę zostawili. Czekajcie, czy my naprawdę mamy właściciela restauracji, który ma budynek historyczny i który wykorzystuje historię tego budynku? I przede wszystkim ją zna! To jest coś nowego w Kuchennych Rewolucjach. Była to taka straszna ruina, że musieliśmy zacząć remontem. Począwszy cały dach, wszystkie stropy. No i tak męczyliśmy się do 2012 roku, gdzie Sylwestrem w 2012 roku zrobiliśmy otwarcie tej restauracji. No, z wyposażeniem cały obiekt kosztował nas około 4 milionów złotych. Ile? 4 bańki? Skąd ludzie biorą takie pieniądze? Historia nasza wygląda tak. W 1989 roku wyjeżdżamy z rodziną, wyjazdem jako małoletni chłopak, nastoletni chłopak, wyjeżdżam do Niemiec. Zajęliśmy się handlem, antykami. No i to trwało do 2010 roku. Ja po skończeniu szkoły w Niemczech również zająłem się handlem. Zjechałem do Polski. Dalej handlowałem, oczywiście jak wszyscy, z Niemiec samochodami. No proszę, rodzina handlarzy. Ale słuchajcie, co by tu nie mówić, pan Tomek naprawdę wygląda na człowieka, który ma łeb na karku. No, widać, że potrafi prowadzić biznesy. Druga spółka, jestem prezesem w zarządzie w firmie zajmującą się skupem, sprzedażą tabaki tytoniowej. To tam, dziewczyny, wszystko dobrze? Dobrze. Coś mamy? Mamy. Trzecia jest troszeczkę budowlanki, więc no jestem taki bardziej z każdej strony coś. No. Tak, dziewczyny, wszystko w porządku? Tam leczny, jak chłopacy pracują? Obserwujecie? Tak. Dobra, to teraz rozumiem, skąd mieli tyle hajsu na tę inwestycję. Prowadzić 3 firmy, które przynoszą jakikolwiek zysk, to jest naprawdę niezły wyczyn. Mój mąż odszedł w 2015 roku w lipcu. Po śmierci męża sprzedałam dom w Grudziądzu. Zmarł mi w domu i po prostu nie mogłam tam przebywać i sprzedałam ten dom i zamieszkałam tu. W tej chwili to jest mój dom. Mama żyje tym, mama obsługuje to wszystko, uzgadnia imprezy, menu i te rzeczy. Ja się po prostu je nie wtrącam. Ja jestem prezesem 3 spółek. Problem w tym, że restauracja nie przynosi zysków. Oj tam, spokojnie. Pani Magda zaraz przyjdzie, zrobi cyk czarodziejską różdżką i już będą pieniążki. Znaczy pieniądze, nie wolno mówić pieniążki. Jestem niedaleko Grudziądza, który ma charakter mocno poniemiecki, militarny, w miejscowości, a w zasadzie wsi Michale, przed restauracją, która się nazywa Biała Karczma i też wygląda na bardzo starą. Bardzo jestem ciekawa, co tutaj będzie można zjeść.
Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wielkie wnętrze sprawia wrażenie galerii. Jest tu na czym oko zawiesić. Obok zdjęć i obrazów znalazło się miejsce również dla marszałka. Piłsudski został powieszony, jak miała być impreza dla wojska. To trochę źle zabrzmiało. Pani jest kelnerką. Tak. Pani podaje kartę. Tak. A ja patrzę na wnętrze, które jest idealnie przygotowane dla członków. Tu Brzeżniew mógłby przyjechać. Ogólnie rzecz biorąc, styl jest, powiedziałabym, z lat 70. Mocno wycofany i zacofany. No i jest to takie miejsce chłodne i bez ciepła. Tak jest tutaj na co dzień? No nie zawsze. To nie jest przytulne miejsce, to jest raczej odstraszające miejsce. No chyba, że chcemy jakąś naradę partyjną. Możemy ją zacząć. Nie, no tak nie jest na co dzień. Po prostu co drugi wtorek zmieniamy totalnie wystrój, są inne kolory i wszystko jest inaczej w środku. No jak tu nie jest tak na co dzień? No przecież nie zmieniają tego wystroju co chwilę. Jaka jest karkówka po kozacku? Niech pani się tak nie boi. Nie wie pani. Karkówka wieprzowa. Ale jak to znaczy po kozacku? Co ona ma takiego? No tego akurat właśnie nie wiem, bo ja na restauracji ogólnie jestem krótko. Za krótko pani pracuje? Tak, bo jestem za panią, która poszła na emeryturę. Mhm. Że się cały czas przyłączam. Rozumiem, że pani tu jest od dwóch dni. No, od dwóch dni nie. Od ilu? No od kilku. Już kilka razy obsługiwałam. Biedna ta pani kelnerka. Nigdy nie rozumiałem, dlaczego w niektórych kuchennych rewolucjach te kelnerki albo kelnerzy pracują po kilka dni i są od razu wystawiani do pani Magdy, gdzie nie do końca są świadomi tego, jakie dania mają w karcie. Myślę, że w takiej sytuacji bezpieczniej byłoby, gdyby po prostu właściciel obsłużył panią Magdę. Że Ania nie wie, z czego są zrobione. No bo Ania jest króciutko, no miała się tam nauczyć, nie? Ale no Ania, ile jest? Dwa tygodnie? Za długo. Kelnerka jest tak zestresowana, że nie wie, co się z czym jest, co się z czym podaje, jak się podaje. No, zjadł ją stres. Nie ma gości, nie ma gdzie się nauczyć po prostu. O. Jest taka mało. A co mają goście do tego, żeby nauczyć się karty? Bierzesz kartę, siadasz w domu i się uczysz. Przynajmniej tak to u mnie wyglądało, jak pracowałem w restauracji. Ba, potem jeszcze miałem egzamin kelnerski z tego. Niech pani się przestanie bać. Ja do pani nie mam nic, pani nie gotuje. Dobrze. Powiem, z początku był trochę stresik, ale jak pani Magda powiedziała, że mam się nie bać, to już było okej. Niech boją się ci, którzy mają coś na sumieniu. Tymczasem w kuchni komuś naprawdę drżą ręce. Moja wina, ciężka wina. O matko jedyna, ja mam nadzieję, że ta pani to zbiera z podłogi bez rękawiczek i z podłogi tylko po to, z powrotem tego pudełeczka, pojemniczka, czy co to tam jest, żeby to wyrzucić, że to tego już nie użyli, prawda? Barszczyk taki niemiecki, octut cholery, robiony chyba na gęsinie. To znaczy się, no słyszałam, przeszło mi, że za dużo octu w barszczu. No tu każdy smakuje, szefowa, pan Tomek, bo zawsze smakujemy wszyscy, żeby każdy, no każdemu smakuje, nie? To nie był mój barszcz. My mamy inny barszcz. Grzyby to pieczarki? To są pieczarki, nie? Tak. A dlaczego? Przecież są grzyby teraz w lesie. No a dlaczego nie? Ej nie no, bez kitu, ja bardzo lubię te krokiety z pieczarkami i z serem. Jedno z moich ulubionych dań w sumie. Mamy grzybów, bardzo dużo, ale szefowa kuchni uparła się na pieczarki. Ale dlaczego? To wy rządzicie, nie? Pani Magdo, są ciężkie czasy z pracownikami, bo w karcie z grzybami. Nigdy nie robiliśmy z grzybami, zawsze było robić. Nikt nie kwestionował, nawet nie było takiego pomysłu, nawet sama też nie wpadłam na to, żeby mógł być z grzybami, takimi borowikami, czy wiadomo. No to jak to jest? To była decyzja szefowej kuchni czy właścicielki? Bo tutaj mamy jakiś taki zgrzyt informacyjny. Proszę, czerwinka. Brakuje mi podrobów, czyli domowy makaron, ale ilość octu. Magdzie Gessler po prostu brak słów. Za to znów odzywa się dzwonek. No tak, ja wam nie pokazałem wcześniej, ale szefowa kuchni woła tutaj kelnerkę podania właśnie takim dzwonkiem, jak krowy mają przy szyi. O, w sumie nawet nie wyczuł mnie to śmieszy, ale jest to zabawne. To jest gęś? Tak. Japierniczaka wysuszona. No, wygląda to troszeczkę mało apetycznie, sos oddzielnie. Ziemniaki pachną na świeżo ugotowane.
ocet. Co za koleżanka. No słuchajcie, ewidentnie ktoś w tym miejscu uwielbia ocet. Póki co przy każdym możliwym daniu pani Magda mówi, że jest za dużo octu. Bazylia tu nie przyczem, nie przyczem, jakie mam Rosjanie. To wszystko jedno, z czego są te zrazy, czy z gęsiny, czy z wołowiny. Smak jest identyczny, są tak mocno przemaserowane, tak mocno zamarynowane, tak nie czuć tu gęsi. W zasadzie to jest bardziej wołowina. Gęsie zrazy, zrobione pierwszy raz na patelni, jest to za delikatne mięso, miało być robione w piecu. O, halo, panie Tomku, spokojnie, zna pan historię tego miejsca i ją wykorzystuje i jeszcze pan się zna na kuchni? Ja naprawdę, chyba nie mieliśmy takiego właściciela jeszcze. Ocet, ocet, octem poganie. Wszędzie jest. I zabija wszystko. Tak jest. Nie no, tu się nie masz czegoś. Ale co mam płakać? Następnym razem proszę. Sama do kuchni. Nie, sprawdzać, kontrolować. To jest priorytet. No, jestem w szoku. Nie myślałam, że mam tak złą kuchnię. Myślałam, że jest coś nie tak, ale nie aż tak bardzo. Spokojnie, jak mawia klasyk? Nie ma co płakać, już gorzej być nie może. Także głowa do góry i lecimy do drugiego dnia. Po trawach było tyle octu, że czuję się zamarnowane jak korniszon. To miejsce wygląda na dom weselny. Trudno, żeby goście chcieli tu wejść na obiad, ponieważ nie wygląda to na restaurację, która ma świeże obiady domowe. No z wystrojem, no i powiem szczerze, no ja akurat tutaj w to nie ingerowałem, no tutaj bardziej moi rodzice, no chcieli taki bardziej dworek, pałacyk mieć z tego, no i tak w tym kierunku szli. Nie no, tak szczerze mówiąc, bystrój chyba nie jest aż tak tragiczny. Ale faktycznie, raczej bym się nie nastawiał w tym miejscu na taki domowy obiadek. Bardziej taką drogą kartę i dania z wyższej półki. Ile czasu państwo prowadzą ten lokal? Od 2012 roku, 5 lat. Rozumiem, że się odbywają imprezy weselne, tego typu rzeczy. Tak. Ale jest to miejsce, do którego bym w życiu nie przyszła na obiad. Nigdy. Odstrasza? Tak, jest nieprzystępnie, wygląda na drogie miejsce, oficjalne miejsce, miejsce, gdzie się robi jakieś duże imprezy, ale w życiu się nie je dobrego obiadu. Są koszmarne zasłony, jakieś dyplomy bez sensu w oknie. Ale trzeba zaznaczyć, że lokal już istnieje 5 lat, czyli jako tako musieli sobie przez te lata już radzić. Uważam, że no, wystrój powinien być inny. To mi się też już przestało podobać, także no, jest wszystko do naprawy. W białej karczmie jest także sala balowa. No to wygląda tu jest super. Wszystko otworzone w 100% do 1900 roku. Może poza tym okropnymi malowidłami, które są bardzo źle. A to są oryginalne malowidła. Nie, ale one są źle odrestaurowane. Czy źle, to się nie wypowiem, bo nie znam się na takich rzeczach. Aczkolwiek myślę, że mielibyśmy lepsze porównanie, gdybyśmy na przykład zobaczyli, jak to w oryginale wyglądało. W każdym razie sala balowa jest ładna. Jest to przepiękne wnętrze. Oczywiście malarz, który to robił, kompletnie zapomniał, jak się dawniej malowało. To jest, wygląda raz na ludowo, a to nie jest ludowe wnętrze. Już powiedziało się tyle, włożyło się tyle, więc trzeba to próbować uratować i żeby tchnąć tutaj jakąś energię pozytywną. Myślę, że jeżeli pan Tomek będzie rządził tą restauracją, to oni będą mieli długą przyszłość jeszcze. No widać, że chłop zna się na rzeczy. Znalazłem zdjęcie odnośnie tych balkonów, tego folkloru, kolorystyki, proszę, przedstawię. To ja zrobię. Ja powiem taką rzecz. W największych zabytkach na całym świecie nie rusza się zniszczonych rzeczy. Jeśli można je odnowić, to się odnawia. Zostawia się je w takim stanie, jakie są. To, co jest zrobione, to jest, nie wiem, jak to można nazwać, to jest po prostu przestępstwo. Jak można na prawdziwe, oryginalne rzeczy, których w Polsce i tak jest bardzo mało, nakładać takie badziewie? Zapomnijcie o tym, co było i zacznijcie myśleć nowym myśleniem. Ta akcja z tymi odnowionymi elementami sali balowej przypomniała mi tą dramę z tym odnowionym freskiem przez chyba jakąś starszą panią. Ja wam tutaj gdzieś zdjęcia wstawię. Pani chce to prowadzić, a syn chce, żeby to prowadziła matka. Na czym to polega? Ja zajmuję się również innymi interesami, ale... Niech pan powie, jakim pan wygląda podejrzanie. Nie. No, wygląda pan na mafiozo włoskiego, armatora statkowego, który transportuje biały kamień. Pani Magdo, jestem... Pan ma na imię? Tomasz. Panie Tomku.
Okej, pani Magda właśnie powiedziała to, o czym ja pomyślałem na samym początku, jak pana Tomka zobaczyłem. Ja podejrzewam, że ma wszystkie super biznesy legalnie prowadzone, ale w pierwszym wrażeniu miałem właśnie taką myśl, że o cholerka, nie chciałbym temu panu podpaść. Jestem prezesem w firmie zajmującą się tytoniem. Nie jestem żadnym gangsterem. Ile pan ma lat? 40. Trochę pan jest zjarany. Opolenizna, tak, no byłem na urlopie, wróciłem, więc przygotowywałem się. Pozytywna energia, uśmiech, nowe życie tutaj ma być, więc ja wchodzę też inaczej. No, powiem wam szczerze, że ja też się trochę opaliłem, jak byłem na tej Malcie. I tak trochę za bardzo. Ja wam tutaj gdzieś wstawię fotkę, jak wyglądałem wieczorem z soboty na niedzielę. Powiem wam, że jak kładłem się spać, to płakałem, bo bolało mnie z każdej strony i wszędzie. Jak tata zmarł, bo zmarł 2 lata temu, mama przyszła tu mieszkać, zajęła się tym wszystkim, żyje tym wszystkim, ja się odsunąłem i mama będzie prowadziła, do kiedy będzie chciała, tak. Jeżeli stwierdzi. A mama coś prowadziła przedtem? Całe życie prywatnie żeśmy pracowali jako? Z mężem, różne rzeczy i handel antykami i... Handel antykami, tak, się. Tak. No to tak średnio to pokrewne z gastronomią, ale jakiś dryg do biznesu chyba będzie. Ja handlowałem kiedyś samochodami również dużo i miałem środki. Wszystko widzę przecież. A teraz tabaka? No teraz między innymi tabak. To nie jest mój interes. Tata włożył tu swoje serce i choroba go dopadła także między innymi przez to. I ze względu na szacunek do rodziców chcę, żeby to prosperowało, żeby cieszyło się sławą i wiem, że by się cieszył z tego, że to funkcjonuje bardzo fajnie. No dobra, historię tych państwa już znamy. Zobaczmy, co tam w kuchni piszczy. W takim razie wiele musi się zmienić, a najwięcej mimo wszystko w kuchni. No co, kuchnia jest dobrze przygotowana na mój przyjazd. Mamy codziennie catering, dni na szkoły, inne. To mnie interesuje. Bo, o ja pierniczę, ale to jest dziwnych rzeczy. Wiedziałam, że to jest. Czułam to w jedzeniu. A to? O. Jezus Maria, widzieliście, ile oni tam mają octu na tych półeczkach? To jest chyba ich ulubiony dodatek do wszystkiego. Teraz jeszcze raz. Nigdy się nie trzymam octu w tych plastikowych tych, bo on żera tą butelkę, a myjemy ten plastik. No, te produkty, ja bardzo krótko tu pracuję, w sumie niecały miesiąc. Przyszłam, oni były. Pracuję tutaj od niedawna, także rzadko były używane, praktycznie w ogóle. Nie wiem, skąd się tutaj wzięły? No, nie mam pojęcia, skąd one się wzięły. Ja tu tylko pomagam, jestem pomocą kuchenną na kuchni. No, ja ich nie zamówiłam, więc nie mam pojęcia. Jasne, jasne, po prostu wróżka zębuszka przyszła i je tam postawiła i też ta sama wróżka dodaje to wszystko do dań, no. Standardowo nikt nic nie wie, nikt nic nie widział. Ale to jest, w kuchni ma być czysto. To ma się używać. Karkówka 3009, który jest? Dzisiaj? Trzeci. A tyle czasu to może przeżyć? To znaczy się, to już jest niedobre. To dlaczego ona jest w lodówce? No powinna być już. Gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść, poleciało, to nie ma tego, nie będzie. No, szału nie ma, bo trafiły się troszkę lewe produkty, ale w takim ogólnym obrazku raczej na tej kuchni nie było źle. Miejsce się będzie nazywało Biała Karczma. Nie mam zamiaru zmieniać nazwy historycznej. Uważam, że ona ma 100 lat, tak? Mniej więcej tak. Ta nazwa, to niech taka zostanie. My zmienimy wnętrze dosyć odważnie, ponieważ będzie to duża zmiana kolorystyczna. Będzie błazeria, która będzie w kolorze mocno fiołkowym. O, to taka kolorystyczna zmiana bardzo. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to będzie trafione, bo biała karczma raczej by mi się kojarzyła z takimi białymi, fajnymi wystrojami. Myślę, że białym też można byłoby fajnie zagrać w tym miejscu. No ale zobaczymy, co pani Magda ma do pokazania. Ta wczorajsza kuchnia, gdyby jej tak trochę pozbawić octu, to może byłaby jadalna. Nasze menu będzie się składało z rzeczy trochę odważnych, trochę nowoczesnych, ale łatwych do wykonania. Będzie to carpaccio z piersi gęsi, położonej na marynowanych prawdziwkach, a pod prawdziwkami będzie mus z wątroby gęsi. Carpaccio, no bardzo fajna rzecz, no to jest rewelacja i ja uważam, że to jest trafione w dziesiątkę, tak. Nie no, ja nie wierzę po prostu, że pan Tomek tam jest właścicielem, to jest niemożliwe. Na wszystko się godzi, wszystko rozumie, zna się na kuchni, zna historię, no normalnie jakby był podstawiony.
Posiadanie restauracji w budynku historycznym jest ogromnie zobowiązujące. Ktoś, kto nie zna historii tego miejsca, może mieć duże kłopoty, bo historia pociągnie go do dołu. Dzisiaj będę gotowała wszystko to, co jest bogata okolica. Grzyby, ryby, ptactwo i dziczyzna. A skoro to trzeci dzień, no to musimy go zacząć oczywiście od czego? Od czego? No od integracji, brawo! No to wiadomo, nie? Że jeżeli oczy zasłonięte, no przecież oglądamy te różne programy, że czy tam zioła jakieś smakować, czy tam sosy, czy no przeważnie zioła, nie? Ponieważ sytuacja w tej restauracji jest taka, że panie kochają ocet ponad życie i ponad wątrobę, to skoro są takie octowe damy, to chciałabym przynajmniej, żeby rozróżniły gatunki octów, które w tej chwili podam. Będę je podawać na chlebie. O, ta integracja to chyba taka cicha zemsta za ten pierwszy dzień i ilość octów w daniach. No, jestem ciekawy, czy odróżnią cokolwiek innego od octu spirytusowego. Chyba takiego najbardziej klasycznego chyba. No, spirytusowy, tak. Dziesiątka. Spirytusowy. Najbardziej. Na pewno? Nie, jakiś na spirytusie, ale może nie dziesiątka, a słabsza szóstka. Może być szóstka, ale chleb też pochłania. Tutaj idealnie widać, jak działa tłum. Jeżeli jedna osoba powie coś z pewnym głosem i z taką, wiecie, siłą przebicia, to po prostu cała reszta jak stado idzie za tym. A w tym przypadku okazało się to błędne. Następny kawałek. Octu ryżowego nikt nie rozpoznał. Proszę. Może z winnym pójdzie lepiej. No. Ja wiem. Też dziesiątka? To jest jabłkowy. Jabłkowy, no. Ten nie jest jabłkowy. Jabłkowy. Jaki? Dobrze. Spirytusowy. Dla mnie winny. Winny. On ma inny posmak. No i proszę bardzo, to pan Tomek zgadł, co to jest za ocet. No, ja jestem pod wrażeniem jego wiedzy w takim razie, no. To się chyba skończy tak, że on będzie na tej kuchni pracował. Jak na razie trafić udało się tylko Tomkowi. Kucharki pudłują. Teraz to znamy. To jest nasz. Spirytusowy, tak jest na pewno. O Jezu, a nie szczypie. Już pani Magdo, pani zapisuje spirytusowy. No to przestań go używać w takiej ilości. Dobrze, już koniec. Ale żeby nie odróżnić octu ryżowego od spirytusowego, to jest duża sztuka. No, przynajmniej teraz dziewczyny będą wiedziały, czego nie używać w kuchni. No i gratulacje dla pana Tomka za odgadnięcie co najmniej dwóch. Teraz pan na masełku robi faworki z... Dobrze. Z skarpia. Zrobię. Tak? Dzieje się wiele i to w tym samym czasie. Gdy w zupie lądują podgrzybki, Dorota zabiera się za karpia. Co to jest? To jest karp, tak? To jest, robisz tak. Szybko, nie? Tu robisz jak faworki i przewijasz. Delikatne faworki z karpia będą dodatkiem do zup. Jednak Dorota nie najlepiej sobie z nimi radzi. No, standardowo teraz jesteśmy w kuchni i słuchajcie, w tej kuchni dzieją się dość dziwne rzeczy. Znaczy, dziwne. No najlepiej tam sobie radzi pan Tomek po prostu, no. Dziewczyny bez pana Tomka to tam sobie raczej nie poradzą za bardzo. Mamy bardzo trudną sytuację. Już jedyną osobą, która tak naprawdę ma pojęcie o tym, co się dzieje na kuchni i która trochę rozumie smaki, to co się w ogóle dzieje i co się miesza, jesteś ty. No jest ciężko. Dania regionalne myślę, że robią dobrze. A cokolwiek jest spoza... To jest inna półka dla nich. To jest to... One nie znają w ogóle kompletnie tych rzeczy. One miały pierwszy raz do czynienia z tymi rzeczami. No słuchajcie, to chyba dąży do tego, co powiedziałem jakiś czas temu. Czyli podejrzewam, że pani Magda po prostu poprosi pana Tomka, żeby się jednak zajął tą restauracją trochę bardziej niż tylko się w niej pojawiał. Wiadomo, że no nie odpuszczę. Początek jestem 2-3, nawet jak będzie trzeba miesiąc, no non stop będę. Muszę to jakoś podzielić i muszę. No, wydaje mi się, że 2 tygodnie musisz to być. Będę codziennie przez 2 tygodnie, na pewno 2 lub dłużej. O, no i fajnie w sumie. Tak myślałem, że będzie trochę ciężej go przekonać do tego, żeby tam został. Ale widać, bardzo mu zależy na tym miejscu i chce się postarać. To się bardzo szanuje. Z jednej strony się cieszę, no bo no przyjemność być pochwalonym przez panią Magdę, że w ogóle mam jakąś tam wizję tego, żeby jak to wyglądało i jak to się trzymie. No mówię, trochę obciążenie dla mnie to będzie, no ale ważniejsze to jest również dla mnie, żeby tu mama nie została sama. Dzięki właścicielowi Tomkowi to wszystko ruszyło z kopyta. Dzięki niemu ma to jakąś przyszłość. Czas na dopiszczenie ostatnich szczegółów, aby goście byli szczęśliwi. Jezus Maria. Ja jestem absolutnym fanem stylówek pani Magdy. No to powiedzcie mi, czy to nie jest majstersztyk?
Reklamą karczmy zajmie się Jadwiga z pomocą Natalii. Kanapki z combrem z jelenia na musie z wątróbek powinny podbić podniebienia mieszkańców Grudziądza. Dzień dobry. Dzień dobry. Restauracja otwarta w pobliżu. Tak. Białej karczma w Michalu za mostem. W trakcie kuchennych rewolucji. Przeszłość historyczna bardzo fajna. To są wątróbki gęsie smarowidło i jest combr z jelonka i rydze grzyby. A zaczynamy od promocji dlatego, że pan Tomek wszystkiego dopilnował wcześniej w kuchni i po prostu zrobili wcześniej już tą promocję, żeby skupić się na pozostałych daniach. No ale dobra, promka promką, zobaczmy jak się ten lokal zmienił. W swojej poprzedniej wersji biała karczma przypominała muzeum. Nowy wystrój ma to miejsce zdecydowanie ożywić. W miejsce fotografii od sasa do lasa pojawiły się grafiki z ziołami. Z okien poznikały rachityczne kwiatki, a dzięki zasłonkom całkowicie zmienił się nastrój. Wcześniej białochłodem. Teraz kolory nawiązują do wystroju sali balowej. Ej, słuchajcie, nie ma tragedii. Ja myślałem, że ten fiołkowy to po prostu tam będzie wszędzie na tych ścianach, a są tylko takie akcenty i wygląda to całkiem spoko. Jest lepiej niż jak było, bo ta przestrzeń jest tak trochę lepiej zagospodarowana może? Także w skali takich naszych kuchennych rewolucji dałbym mocną siódemkę. Jedyne co, to odczuwam mały niedosyt względem tej sali balowej, o której rozmawiali wcześniej, bo trochę liczyłem, że może ją też będą naprawiać. No ale nie można mieć wszystkiego. A jak waszym zdaniem, bardziej wam się podobał wystrój przed czy po kuchennych rewolucjach? Dobrze, że stara nazwa została pozostawiona, ponieważ to miejsce żyło w okresie zwłaszcza międzywojennym, bo w Grudziądzu, gdy mieliśmy szkoły oficerskie przedwojenne, to elita cała II Rzeczypospolitej tutaj się bawiła. Jest ciepło, są zasłony, są obrazy, są nowe lampy i kwiaty, to wszystko sprawia, że chce się tutaj być. No i fajnie, no i ludziom się podoba. Oby teraz tylko ponownie odwiedzali to miejsce. Więc słuchaj, czy ty sobie dasz radę z tym menu? Oczywiście. Będziesz potrafił je powtórzyć? Tak. To nie ma jak to. No dobrze. Nie widzę żadnego problemu. Tomek nie ma wątpliwości. Sęk w tym, że poprzeczka zawieszona została wysoko. Ciekawy smak. Lubię w ogóle bardzo grzyby. No i ryby również. I tutaj takie jest zaskoczenie bardzo miłe. Ciekawe połączenie grzybów z rybką. Takiej zupy jeszcze nie miałam okazji jeść. Bardzo się cieszę, że udało mi się to tutaj posmakować taką pyszną zupę. Wiecie co, z tymi właścicielami na przodzie myślę, że ta restauracja może mieć naprawdę bardzo dobrą przyszłość. Raczej bym się nie martwił, że będą jakieś problemy na powrocie pani Magdy. Przywróciłam temu miejscu dawną elegancję i smaki. Mam nadzieję, że Tomek to utrzyma. No dobrze, moi kochani, to jest ten moment, w którym się zatrzymujemy, żebyście mogli odpowiedzieć na dwa kluczowe pytania. Po pierwsze, czy ta restauracja przejdzie egzamin pani Magdy? No i po drugie, co jest chyba ważniejsze, czy dalej istnieje? Także to jest ten czas, żebyście napisali swoje zdanie na ten temat. Uwaga, start! Wbrew obiegowej opinii, langusta żywi się wyłącznie owocami morza. Choć gdyby mogła, jadłaby dżem. Okej, stop. Odkładamy paluszki i wracamy do odcinka. Mam nadzieję, że Tomek doprowadził tą restaurację do takiej świetności, jaką cieszyła się na początku XX wieku. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Gości nie brakuje. Jest również nowa kelnerka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo proszę. A Tomek w kuchni gotuje? Tak. Odkąd panią wyjechała cały czas, codziennie, od rana do wieczora. Dlaczego ja wcześniej zwracałem uwagę na stylówki pani Magdy? Przecież one są po prostu epickie. Ja poproszę karpacze w piersi i na musie, zupę rybną z grzybami, combr z jelenia. No w tej chwili po tych rewolucjach, co zaczęło się dziać, to jest jakieś, nie wiem, no, objawienie jakby, że restauracja przeżywa naprawdę swoją drugą młodość. No jest perfekcyjnie, jest idealnie. Dobrze słyszeć, że ludzie zaczęli się pojawiać w tym miejscu, no ale zobaczymy, czy na talerzu wszystko gra tak, jak powinno. No popełniono jeden błąd. Gęś jest fantastyczna, tylko że usmażono ją wcześniej. Usmażono ją w momencie, kiedy by ją wydawali. Jest ciepła i rozpuściła kompletnie pasztet, który powinien być zimny. Powinno być to trochę traktowane trochę jak wędlina, czyli zimne. Kolejna zupę z faworkiem skarpia. No póki co mamy mały błąd, ale myślę, że on jest do wybaczenia. Zresztą, no sami widzicie, tam jest chyba prawie pełna sala ludzi. To jest po prostu grzyby z faworkiem skarpia, kropka. To po prostu jest esencja grzybowa, a ryby nie czuć w żadnym stopniu. Nawet ten biedny faworek uległ likwidacji grzybowej. Grzyby zwyciężyły, wyrosły, potężniały.
i zabiły kompletnie zapach rybny w tej zupie. Okej, okay, mamy drugą wtopę, tu już chyba trochę gorzej, ale jeszcze nie ma co przesądzać, zobaczymy jak to wyjdzie dalej. Bardzo mi się nie podoba, że ten talerz jest taki mały, trudno tu się poruszać. Jelenina jest genialna. Grzyby są bardzo średnie. Szpecle za długo leżały w wodzie i to się czuje, bo nasiąkły wodą i są mało słone. No, czyli wychodzi na to, że mamy takie 50 na 50. No bo w sumie szału nie ma, no ale tragedii na talerzu też nie widać. Co wy myślicie? Co ja myślę o tym wszystkim? Pani Magdalena, co się dzieje? Ja powiem jedną rzecz. Gusta są podzielone, różne, jak zawsze. Ale smaki ma pani jedyna, więc ja nie powtórzę pani smaków. To jest jedna rzecz pewna. Nie ma opcji pani smaków powtórzyć. Ja już po prostu bazuję na swoich smakach i teraz zależy ocena od pani. Nie, nie, pan powinien wrócić do moich smaków, bo pan się od nich oddali. Nie, no dobra, za luźno prowadzą tą rozmowę, na pewno przejdzie. Zupa. No właśnie. Zupa to jest dupa. Bo to jest grzybowa wigilijna, ale ubogata. Wywar to jest... Ale te grzyby zjadły totalnie, trzeba było dać mniej grzybów. No ja myślałam, że to jednak tego grzyba trzeba dawać więcej. Nie, żeby... powinno być od cholery karpia i to powinno być teraz na... Teraz jest okoń, jest karaś, jest leszcz. Niech będzie wszystko, tylko karp jest najsilniejszy, tak? A i żeby to było... Żeby czuć czyli w... bardziej jest w ogóle jednak. Nie czuć, w ogóle no to ja nie czuć ryby. Mówiłem, że nie czuję ryby. Naprawdę jestem ciekawy, jak to miejsce ma się dzisiaj. No bo wiecie, stuletnia tradycja. 5 lat prowadzenia jeszcze tej restauracji, zanim w ogóle były kuchenne rewolucje. No to wydaje mi się, że to była taka spora podstawa do tego, żeby to ciągnąć jak najdłużej. Teraz tak, kto rządzi, jak sobie to zorganizowaliście, jakie z tego pieniądze są? Ciągnę tak, jak dalej ciągnęłam wszystkie zamówienia. Syn się zajął typowo kuchnią, ja tymi innymi sprawami. Całe zaopatrzenie, telefony i imprezy, to wszystko dalej ja ciągnę. A Tomek zajął się kuchnią. Od mojego wyjazdu jest więcej gości? Pani Magdo. Szaleństwo. Ta restauracja po prostu nie widziała w życiu tyle gości. No. No i super, naprawdę fajnie to słyszeć. Ja mam nadzieję, że tak zostało jeszcze długo po kuchennych rewolucjach. Ja zostałem rzucony na tą kuchnię. No i sam będę miał teraz do siebie pretensje, albo dam radę, albo nie dam rady. Na tą chwilę jestem w połowie, więc myślę, że cel będzie osiągnięty. Dajcie mi jeszcze 3 tygodnie, 4. Jeżeli w 3 tygodnie zrobiłem tyle, to za miesiąc będzie jeszcze lepiej. Tomek walczy o swoją restaurację i rządzi swoją restauracją jak lew. Jest smacznie, ale czeka go jeszcze dużo pracy. Moi drodzy, i tym pozytywnym akcentem zbliżamy się już do zakończenia naszego odcinka, ale zanim do tego przejdziemy, sprawdźmy jak biała karczma ma się dzisiaj. I słuchajcie, z tego co widzę, to ten budynek był wystawiony na licytacji komorniczej. Na Google nie widzę informacji, żeby to było jakkolwiek otwarte, więc niestety podejrzewam, że na ten moment jest zamknięte. Jeżeli jest inaczej, dajcie proszę znać w komentarzu, przypniemy go, żeby wszyscy mogli to zobaczyć. No, trochę jestem w szoku, ale wiadomo, różne są koleje losu i nie wiemy za bardzo, co się działo u właścicieli przez te parę lat od publikacji tego materiału. W każdym razie ja mam nadzieję, że wszystko u nich w porządku, no i rozwijają się być może na jakichś innych płaszczyznach. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, że wszystkie linki do moich socjali, jak i do pełnego odcinka znajdziecie w opisie filmu, także zachęcam do zapoznania się. A jeżeli ty dotarłeś do tego momentu filmu, szybko wpisz w komentarzu karczma. Niech się inni zastanawiają, o co chodzi, a ja już teraz ci bardzo dziękuję za to, że tu ze mną jesteś. No i co? To chyba na tyle. Ja idę nagrywać kolejne odcinki, a wy pamiętajcie, że co złego to nie ja. Widzimy się już niedługo. No i co? Trzymajcie się i cześć!